Oblicz pole trójkąta prostokątnego. Wiedząc, że wysokość opuszczona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną na odcinki długości 2 i 7. Wykorzystamy w tym zadaniu podobieństwo trójkątów. Najpierw oznaczymy wierzchołki. Podstawę jako A, B przy wierzchołku, wierzchołek C przy wierzchołku kąta prostego. I tu oznaczymy jako D. Kąt przy wierzchołku A nazwiemy alfa, przy wierzchołku B nazwiemy beta. Nasz duży trójkąt ABC ma kąty alfa, beta i 90 stopni. Może sobie je wypiszę. Alfa, beta i 90 stopni. Zobaczmy, jakie kąty ma trójkąt BCD. Tutaj ma kąt prosty, tu mamy kąt beta, więc trzeci kąt, że tak betę odhaczamy, 90 odhaczamy, zostaje nam jeszcze kąt alfa. Więc ten kąt musi nazywać się alfa. Zobaczmy, jakie kąty ma trójkąt ACD. Ma już kąt 90 stopni, ma kąt alfa, więc ten trzeci to musi być kąt beta. Wynika to z faktu, że suma kątów w trójkącie musi wynosić 180 stopni. Widzimy więc, że trójkąt BCD jest podobny do trójkąta dużego, czyli ABC, a ten jest jeszcze podobny do trójkąta ACD. Wynika to z podobieństwa kąt. Trzy kąty są identyczne w każdym z tych trójkątów. W zadaniu mamy obliczyć pole trójkąta, więc zapiszmy sobie wzór na pole trójkąta. To jest oczywiście to najbardziej podstawowe, czyli 1/2 A razy H. Jako podstawę wybierzemy przeciwprostokątną, czyli możemy policzyć, że nasze A ma długość 2 plus 7, czyli 9. Natomiast wysokość jest oznaczona jako CD. Aby obliczyć wysokość w tym trójkącie, wykorzystamy podobieństwo trójkątów BCD do trójkąta ACD. Zaczniemy od boków, które znamy w trójkącie BCD. Chcemy w nim policzyć H i znamy długość przy prostokątnej leżącej przy kącie beta. Ona wynosi 2. W trójkącie BCD długość H była przy prostokątną leżącą przy kącie alfa. Poszukajmy więc w trójkącie ACD, gdzie leży przyprostokątna leżąca przy kącie alfa. Czyli tu widzimy, że ma ona teraz długość 7. Czyli bokowi H odpowiada wartość 7. Zobaczmy w trójkącie BCD, czym była wartość 2. Była to przyprostokątna leżąca przy kącie beta. Poszukajmy w trójkącie ACD przyprostokątnej leżącej przy kącie beta. Widzimy, że to jest, jest to bok oznaczony jako H. Czyli na wysokości dwójki wpisujemy H. W ten sposób dostaliśmy proporcję, dostaliśmy równanie z niewiadomą H. Rozwiązujemy to jak zwykłą proporcję, czyli mnożymy na krzyż. H razy H daje nam H kwadrat. 2 razy 7 dostajemy 14. Wystarczy spierwiastkować obustronnie, czyli dostaniemy, że H to jest pierwiastek z 14. Teraz wystarczy już tylko podstawić do wzoru na pole, czyli dostajemy pole, to jest 1/2 razy A, czyli razy 9, razy H, czyli pierwiastek z 14. Jedynie możemy tutaj skrócić, czyli mamy 4,5.
Pierwiastka z 14.